Hej, Andy, nie zapomniałeś o nas? No dalej, naprzód. Prawie wygrałem. Dobra. Okej. Mam tego dosyć. Zaraz się tym zajmę. Auć, co robicie? Ja tylko sprawdzałem, czy wasza nagroda działa. Czas, start! Rysujcie! Konsola do gier jest niesamowita. Warto o nią powalczyć. Spokojnie, Lili. Mój rysunek jest już prawie gotowy. O nie! Wszystko zepsułam. Nie ma sensu tego kontynuować. Chociaż nie wszystko jeszcze stracone. Mam kartkę z zeszytu. O wiele łatwiej jest rysować po krateczkach. To wygląda jak rysunek pierwszoklasisty. A Lili idzie całkiem dobrze. Będę musiała się bardziej postarać, żeby ją pokonać. Nadszedł czas, aby dodać trochę koloru. Niebieski będzie idealny. Muszę ją powstrzymać. Aha. Żegnajcie, farby. Co się dzieje? Ktokolwiek to zrobił, będzie mieć kłopoty. Może lepiej sprawdzisz nasze prace? Starałam się. Ja też. Przyznaj, Andy, że moja praca jest najlepsza. Niebieska farba Mary jest na swoim miejscu. Już wiem, kto za tym stoi. Czas na zemstę. Co ty robisz? Przestań! Musicie się zgodzić, że to niezbyt miłe brać prysznic z farby. Mary, gratuluję. Wygrałaś. Super! Konsola jest teraz moja. Zagrajmy razem. Wow, to takie ekscytujące. Wow! Andy, zapamiętamy to. Nowa runda, nowa nagroda. What? Co ty robisz? Pokażę wam sztuczkę. Voila, to sztabki złota. Nie do wiary. Muszą być warte fortunę. Są naprawdę ciężkie. No to do roboty. Czas start. Here we go. Musimy się pospieszyć. Ciekawe, co by się stało, gdybym zdobyła całe to złoto? Bym się kąpała w górach złota od rana do wieczora. Kupię wszystko, co zechcę. Lepiej weź pędzel, marzycielko. Chociaż im mniejsza konkurencja, tym lepiej dla mnie. Jeszcze tylko kilka pociągnięć i kontur będzie gotowy. Lili znowu mnie dogania. Będę musiała podrzucić jej karalucha. O nie, boję się owadów. Mam szansę wygrać. Zabiorę jej żółtą farbę, żeby mieć pewność, że przegra. Pomogę ci. Dzięki, Kate. A gdzie się podziała moja farba? Dobra, wezmę pomarańczową. Czy tak wygląda złoto? To jakaś żałosna imitacja. Mój rysunek jest nie do odróżnienia od oryginału. Kończymy! Pokażcie rysunki!
Nie miałam czasu, żeby cokolwiek zrobić. To jest porażka, Mary. A co z moją pracą? To nie wygląda jak złoto. Ale Kate narysowała prawdziwe arcydzieło. Wygrałam! Werble! Sztabki są twoje. A gdzie one się podziały? Auć, to boli! Biedactwo, nie udźwignęła nagrody. Złoto jest i tak moje! Nie mam pojęcia, co wam tym razem podarować. Wiem! Co sądzicie o tym słodziaku? Jest piękny! Usiądź tutaj, mój drogi. Chciałabym go wyściskać. Dam go najlepszej z was. Zaczynajcie! Tym razem nie zamierzam się relaksować. Dodam więcej pomarańczowego. Myślę, że wychodzi mi całkiem nieźle. O nie! Zalałam mój rysunek! Co teraz robić? Wiem! Zamierzam użyć mojej twarzy jako płótna. Ale ty wcale nie wyglądasz jak kotek. Ja wiem lepiej. Nie będę przeszkadzać. Zwłaszcza, że wiem, jak narysować idealnego kociaka. Użyję mojej ręki. Motka skończona. Teraz trzeba dorysować korpus. I zostały tylko małe szczegóły. Kate, świetnie sobie radzisz. Muszę cię jakoś pokonać i chyba wiem, jak to zrobić. Przygotuję piękną rybę. Tylko nie mówcie nikomu. Czas minął. Zobaczmy, co narysowały dziewczyny. Oto moja praca. To dość oryginalne. Lily, to w ogóle nie wygląda jak kot. Nie rozumiem. Czemu narysowałaś rybę? A mój wygląda? Całkowicie. Myślę, że mamy zwycięzcę. Hurra, dziękuję. Co ty mówisz, kociaku? Nie rozumiem, co się dzieje. Zmieniłem zdanie. To Lily wygrała. To niesprawiedliwe. Ona narysowała rybę. Wiedziałam, że ten ryzykowny pomysł doprowadzi mnie do zwycięstwa. Możesz go podtrzymać, Kate. Prawie zapomniałam. To przysmak specjalnie dla ciebie, mój mały rudzielcu. Wygląda na to, że mu się podoba. Ale słodziaczek. Na czym namalować waszą nową nagrodę? Wiem, biały stół będzie w sam raz. To popyt! Spójrzcie na niego, jaki piękny kształt. Nie można oderwać się od tych bąbelków. A tak, prawie zapomniałem o czasie. Zaczynajcie, a ja się trochę wyluzuję. Znowu pójdę niekonwencjonalną drogą. Kształt jest idealny. Pozostaje tylko dodać koloru.
wygląda tak sobie. Jestem pewna, że pójdzie mi o wiele lepiej. Spróbuję malować rękami. Wow, to takie fajne. To jak zabawa z prawdziwym popytem. Przykro mi, ale to wygląda jak jakiś bohomas. Czy tylko mi się wydaje, czy moje serce wcale nie wygląda jak popyt? Będę musiała to jakoś naprawić. Wiem, co mi pomoże. Ten znaczek wygląda dokładnie jak popyt. Trzeba go tylko troszkę powiększyć. A teraz położę go na kartce i obrysuję. Wyszło idealnie. Wystarczy tylko pokolorować. Jestem w tym naprawdę dobra. Co? Czas się skończył? Stop! Przyznaj, mój popyt jest idealny. Zdecydowanie nie zaliczam. A co ze mną? No całkiem nieźle. Ale ja mam lepszy, prawda? Hurra! Znowu wygrałam! Chociaż nie, to Mary wygrała. Jak to Mary? Dlaczego? No to Lili. Albo Mary? Jestem zdezorientowany. Wiem. Rzucę w was popytem z zamkniętymi oczami. On będzie mój. Nie rób sobie nadziei, nie oddam go tak łatwo. Bardzo fascynujący widok. Wow, niespodziewane zakończenie. Co nas czeka? Was? A, właśnie, zapomniałam. Wasza pierwsza nagroda to popyt. Super, będzie mój. Właśnie, że mój. Stać. To w ciągu minuty narysuję kredkami fajny popyt. Ten go dostanie. Zaczynamy. Okej, jestem całkiem niezła w rysowaniu. Chyba mam w kieszeni ten popyt. Jeszcze zobaczymy. Właśnie wpadłam na genialny pomysł. Po co rysować każdy kolor osobno, skoro można skleić kredki i zrobić to wszystko za jednym zamachem? Wow. Wyszło tak, jak chciałam. A teraz zaczynam. Wow, to naprawdę fajny pomysł. Ja też wiem, jak użyję kawałka taśmy klejącej. Rozłożę wszystkie kredki tutaj i przykleję je taśmą. A teraz użyję suszarki do włosów. Gdy kredki się roztopią, będę miała na papierze prawdziwą tęczę. Co? Betty, chyba przesadziłaś. Oj, to straszne. Co mam teraz zrobić? Wszystko kapie na stół. Okropne. Całe ręce mam w farbie. Myślę, że teraz na pewno wygram popyt. Dziewczyny, wasz czas się skończył. Czas pokazać pracę. Betty, to jest po prostu okropne. Emma, co u ciebie? Wow. Emma, podoba mi się twój rysunek. Gratuluję. Popyt jest twój. Ekstra. Dziękuję. Ale to niesprawiedliwe. Ja też chcę popyt. Daj mi to. Wygrałam go. No i proszę, rozerwałaś go. Przynajmniej teraz też mam kawałek. Myślę, że to świetne rozwiązanie. Wcale nie. Co czeka nas tym razem? Ogromny tort w kształcie twarzy Hagi Wagi. Oj, prawie go upuściłam.
Lepiej go postawię na stole. Dziewczyny, macie 1 minutę. I tym razem będziecie malować farbami. Łatwizna. W końcu chodziłam do szkoły artystycznej. Ja też jestem w tym całkiem niezła. I już rysuję fajne ciasto. Niezbyt idealne, ale da radę. Wydaje mi się, że całkiem nieźle mi idzie. Wiem, co zrobić, żeby Emma nie miała szansy wygrać. Ups, jestem taka nieuważna. Betty, co ty zrobiłaś? Wiesz co? Myślę, że naprawdę przydałyby ci się wąsy. Ale mój rysunek nadal jest zrujnowany. Jak mam go uratować? Chyba już nie dam rady. Chociaż... Mam pomysł! Dlaczego nie zamienić plam w sierść Hagiwagi? Według mnie wygląda fajnie. Pozostało tylko pomalować mu buzię. Zacznę od jego uśmiechu. Jestem gotowa. Pozostało tylko skopiować połowę rysunku. Emma, co myślisz? Daj mi spokój. Okej, jesteś po prostu zazdrosna. O nie! Mój plan nie zadziałał. Co ja zrobiłam? To za to, że zniszczyłaś mój rysunek. Dziewczyny, wystarczy tego gadania. Nadszedł czas na podsumowanie konkursu. Miałam taką piękną pracę. Betty, to jest coś strasznego, ale na pewno nie Hagiwagi. Emma natomiast zrobiła bardzo ładne dzieło. Myślę, że zwycięzca tej rundy jest oczywisty. Emma, tort jest teraz twój. Proszę. Ojej! Jest taki pyszny. Pyszny i cały mój. Palce lizać. Gotowe, by dowiedzieć się, co czeka was tym razem? Ta-dam! To automat wypełniony po brzegi pyszną gumą. A wszystkie te gumy trafią do jednej z was. Nie macie pojęcia, jakie balony można z nich zrobić. Patrzcie. Ekstra. W tej rundzie znowu malujecie farbami. Kto wykona najlepszą pracę, ten dostanie gumę. Zaczynamy. Uwielbiam gumę. Czyli muszę się postarać. Kurczę, nie potrafię zrobić równego koła. Myślę, że nożyczki powinny mi pomóc. To był genialny pomysł. Wygląda naprawdę jak automat. A do rysowania gumy wcale nie potrzebuję nożyczek. Wystarczy zwykły pędzel do malowania. Gumy Betty mają nieregularne kształty. Ja do tego celu mam specjalną gąbeczkę. Z jej pomocą zrobię gumę tej samej wielkości. Ojej, gąbeczka Emmy rzeczywiście jest fajniejsza. Co robić? Czekajcie, po co ja się męczę? Mam przecież palce. O nie, no nie pozwolę Betty szybciej skończyć rysunku. Nie ma mowy, Emma. Nie przegonisz mnie. Wasz czas się skończył. Ciekawe, kto co narysował. Betty, jest kolorowo, ale to niezbyt równe. Nie, nie podoba mi się ten rysunek. Spójrz na pracę Emmy. Jest o wiele lepiej. Więc ona dostaje wszystkie gumy. Super! To dlatego, że ona nie zasłużyła. Nie! Zobaczymy, jak dobre są te gumy. I jakie balony można z nich nadmuchać. Pyszne.
Ojej, jaki ogromny balon! Popisujesz się? No to masz! Ej, dlaczego mi to zrobiłaś? Chcecie wiedzieć, jaka nagroda czeka na was w finale? Oczywiście, że chcecie! To ogromne pudło z różnego rodzaju słodyczami. Będziecie rysować flamastrami. Autorka najlepszej pracy otrzyma wszystkie słodycze z tego pudełka. Zaczynamy! Flamastry potraktuję jak swoje 5 palców. Dlatego wygranie pudełka ze słodyczami to dla mnie żaden problem. O tak! Wychodzi mi całkiem fajnie. Betty naprawdę nieźle idzie. Ale ja mam oryginalniejszy pomysł. Nie będę rysować pudełka. Zrobię je z kartki papieru. Wyszła idealna kopia oryginału. A teraz będę używać flamastrów. Wykorzystam je do pokolorowania pudełka w różne wzory. To jakieś głupie wymysły. Rysunek i tak jest fajniejszy niż origami. Widzę pomarańczowego cukierka i nawet wiem, jak go narysować. W tym celu pomieszam czerwony i żółty kolor. No i wyszedł pomarańczowy. Dodam jeszcze więcej kolorów. No i ostatni, fioletowy. Myślę, że wygląda super. Widziałaś? Betty, no rysowanie cukierków jest zbyt banalne. To łatwizna. O wiele fajniej jest wycinać cukierki, aby wyglądały jeszcze bardziej realistycznie. A teraz można napełnić pudełko słodyczami. Dziewczyny, wasz czas się skończył. Pokażcie mi swoje rysunki. Betty, no w końcu stworzyłaś coś pięknego. Podoba mi się twoja praca. Yes, starałam się. Wow, Emma, nie przestajesz mnie zadziwiać. Zrobiłaś coś naprawdę nowatorskiego, więc teraz te papierowe cukierki zamienią się w prawdziwe. Znowu ona? Wspaniale. Spróbujmy. O tak, smakują o wiele lepiej niż papierowe. Betty, zabieraj ręce. To moje sp... Koniec z nudą. Nadchodzi challenge. What? Co trzyma Jess? Zasady są proste. Kto najlepiej narysuje, ten zgarnie nagrodę. Lily stara się jak może. Rysuje z zawrotną prędkością. To sprawia, że papier się dymi. Ej, uważaj, bo będziemy musieli zadzwonić po straż pożarną. Zack też chce się przyłączyć, ale kredka rozgrzała się do czerwoności. Emma znalazła inne wyjście. Podczas gdy wszyscy rysują najlepiej jak potrafią, ona coś skonstruuje. Zobaczmy. Wow, Lily wykonała świetną robotę. Zack, to jakiś staroć. A u Emmy wyszło tak realistycznie. To pudełko na telefon. Ale to Lily wygrała. Ona dostaje nagrodę. Niestety ma kiepską koordynację. Trzeba ćwiczyć coś więcej niż tylko rysowanie. Okej? I zaczynamy następną rundę. O, walizka. Ciekawe. Nie uwierzycie, co w niej jest. To sztabki złota. Oszczędzajcie oczy. No, tak lepiej. W tej rundzie trzeba będzie malować zamkniętymi oczami.
Chwytajcie swoje pędzle i zaczynamy. Spójrzcie, jak świetnie sobie radzą. No, niektórzy z nich troszkę się pobrudzili, ale to nie szkodzi. Zauważcie, że każdy artysta ma swój własny styl. Ale Zack oszukuje. To niesprawiedliwe. Podmienił rysunki. Stop. A Jess tego nie zauważyła. Zobaczmy, kto teraz wygra. Przebiegły Zack. Tak, tym razem wybór nie jest taki trudny. Oczywiście, że Zack wygrywa. Cieszycie się jego szczęściem. Niech zabiera sobie złoto. Jak to go zmieniło? Został prawdziwym bogaczem. Teraz szasta pieniędzmi na lewo i prawo. Niespodzianka. Co tam jest? Fu, Jess, mówisz poważnie? To jest obrzydliwe. Nikt nie chce tego narysować. Dlatego dziewczyny szybko zabierają kolorowe kredki. A Zackowi zostawiły brązową. Jess nie ułatwia im zadania. Rzuca w uczestników papierem toaletowym. Każdy dostał rolką w czoło. To, żeby zawodnicy się nie nudzili. O, Zack chyba całkiem nieźle sobie radzi. No to sprawdźmy, kto jest zwycięzcą. No, Lili na pewno się nie starała i to widać. Emma, no, te kwiatki są całkiem ładne. A Zack wykonał całkiem realistyczny rysunek. Dobra, no to już wiemy, kto dostanie to. Zack, łap! Jest przerażony, podobnie jak dziewczyny. Ale spokojnie, to tylko zabawka. Lubicie Skittles? My po prostu je uwielbiamy. A zwłaszcza, gdy jest ich tak dużo. Wyzwanie jest wciąż takie samo. Narysować i wygrać. Start! Emma wymyśliła super sposób na rysowanie cukierków. Nawet Zack jest pod wrażeniem. A Lili wybrała łatwą, ale skuteczną drogę. Po prostu rysuje palcami. Pokażcie, co wam wyszło. Wszystkie prace zasługują na nagrodę. No to macie. Wow, Jess nie żartuje. To było trochę przerażające. Ale ekstra! Tu jest tak dużo Skittlesów. Na pewno wystarczy dla każdego. Jedziemy dalej. Co tu się dzieje? A, to maszyna z popcornem. No trzeba ją narysować oczywiście. Ale Jess jak zwykle chce się powygłupiać. Urządziła deszcz z popcornu, który jest nieco uciążliwy, prawda? Trudno rysować w takich warunkach. Zack postanowił, że nie będzie się wysilać i po prostu sobie zje. A Emma chce w spokoju robić to, co do niej należy. Parasolka sprawdza się bez zarzutu i Emma zrobiła wspaniały rysunek. Ile tu szczegółów! Lili, co to za bohomas? To nie jest do niczego podobne. A Zack ma całkiem pustą kartkę. Emma, gratulacje. Zasłużone zwycięstwo. Czas cieszyć się swoim popcornem. Możesz też poczęstować pozostałych. Uczestnicy postanowili odegrać się na Jess.
Co jest całkiem w porządku. No co tacy znudzeni? Mam tu dla was markową torebkę. What? Okazuje się, że Lili ma bzika na punkcie marek. Pozostali tego nie rozumieją. Lili stara się jak może, ale i tak nie idzie jej najlepiej. A Zak wcale się nie wysila i jego rysunek jest genialny. Jak to? Lili tak bardzo pragnie tej torebki, że zrobi wszystko. Ciekawe, czy uda jej się przeszkodzić pozostałym. Pokażcie rysunki. Ech, Lili, choćbyś nie wiem, co wymyśliła. No, nie potrafisz rysować. Rysunek Zaka jest piękny. Ej, przestańcie się kłócić. Emma wyciąga już podniszczoną torebkę z kosza. Ale Lili i tak jest zachwycona. Jest taka szczęśliwa. Tak, my też tego nie rozumiemy. To tylko ostra papryka. Czego się tak boicie? Na pewno nie chcecie jej jeść. Dajcie spokój. I tak będziecie musieli to narysować. What? Zak jest przerażony. A dziewczyny już rysują. Chyba Zak ma pomysł. Zobaczymy. Ups, tak jakby przypadkowo wylał wodę na rysunek. Co za pech. Tylko, że ta sztuczka nie zadziałała. Okazała się być magiczna. Niestety, Zak, przegrałeś. Kto będzie jadł tę paprykę? Odpowiedź jest oczywista. Pozostałe rysunki są wyraźnie gorsze od twojego, Zak. Już gryzie papryczkę. A jego reakcja jest do przewidzenia. To jest przecież bardzo ostre. Smakuje po prostu okropnie. Biedny Zak.